Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki i 8-letni Szymon. Robimy tutaj zadania z trygonometrii, wzory redukcyjne jeszcze będziemy kontynuować. Narysowany jest kąt alfa i kąt 180 minus alfa. Pokaż, który to jest kąt alfa. To jest kąt alfa. Ramię początkowe ma gdzie? Tutaj. To się mówi na dodatniej części osi x. Natomiast ramię końcowe ma tutaj. Natomiast ten kąt 180 minus alfa to jest który kąt? Pokaż. Poczekaj. No tak, tak, tak. O, to jest 180 minus alfa. To popatrz. To w takim razie jaki kąt jest tutaj? Alfa. Tu jest kąt alfa. On jest w złym położeniu, bo ramię początkowe nie ma na części dodatniej osi x. Ale to nie przeszkadza. To mimo wszystko jest kąt alfa. Ten jest kąt alfa i ten jest kąt alfa. Dlaczego? To jest trochę za wysoko. Znaczy no trochę... No wyobraźmy sobie, że ten kąt i ten kąt co do rozwartości są takie same, tak? Obrót mają w tą samą stronę, czyli mają ten sam kierunek, tą samą orientację mają oba te kąty. Więc to jest kąt alfa i to jest kąt alfa. Więc wtedy ten kąt zielony tutaj, to jest 180, odjąć alfa. Dobrze. No i teraz popatrz, tutaj na zielono sobie narysujemy takie samo R. O, tu jest R i tu jest R, to samo R. I tu jest punkt P'. I ten punkt P', jaki ma współrzędne w stosunku... Minus X, Y. Tak, to zapisz to. Dobrze. No i teraz masz czerwony, żeby obliczać sinus 180, który trzeba zamknąć. 180 minus alfa. Robimy materiał tak z pierwszej klasy ogólniaka, albo z drugiej w niektórych rozkładach materiału. Do R. Tak. To się równa? Czemu to się równa dla tego kąta? Dla kąta alfa? X do R. Znaczy nie no, chwileczkę. No, Y do R. To patrz. Ta liczba Y tutaj i ta liczba Y tutaj są jakie? Takie same. Takie same, no dlatego są tą samą literką oznaczone te liczby. Y do R. Ale nie, no chwileczkę, no już mamy Y do R. Nie ma sensu pisać drugi raz i drugi. Tylko czym jest Y do R? Jaką funkcją trygonometryczną kąta alfa? Sinus. No to, no właśnie. To jest sinus alfa. No i udowodniłeś wzór, że sinus 180 minus alfa to jest sinus alfa. Czyli przykładowo, na przykład sinus 120 stopni. Powinno być 9 sens. A nie. Oblicz teraz to. Tylko trzymaj sobie rękę na stole. Sinus 120 stopni. Nie, już nie używaj Y, używaj tego wzoru. Zamiast kąta 120 stopni możemy wziąć jaki kąt? 180 minus 60. Tak, czyli na końcu będzie? Sinus. Wiesz co, no może napisz tak jak mówiłeś, sinus 180 odjąć. Tylko trzymaj sobie rękę. 180 stopni. Tak? To się równa. Sinus B. No nie. Znaczy to sinus 20, owszem, ale po co pisać drugi raz? To samo. Patrz na ten wzorek. Wiesz co, odczytaj ten wzór na głos. Sinus 180 minus alfa równa się sinus alfa. To sinus 180 minus 60 stopni będzie sinus? Sinus alfa. No czyli sinus ilu? No 120, zgoda, no ale to już mamy, że to jest sinus 120. A sinusowi jakiego innego kąta? Patrz sobie na ten wzorek, no to tylko musisz tutaj z tego wzorku skorzystać. Zobacz. 30? No nie 30, no zobacz sobie na ten wzorek tutaj dokładnie. Dlaczego 60?
No napisz sinus 60. Dlaczego sinus 60? No bo tu jest 60, alfa jest 60. Dobrze. A pamiętasz, że jest sinus 60? Tylko trzymaj rękę na stole. Sinus 60? To wczoraj chyba wypowiadałeś. Jest 62? Tak. Dobrze, napisz to sobie, to się równa. Tylko pisz troszkę większy zawsze. Pierwiastek z 3 przez 2. Dobrze. A teraz sinus 150 oblicz. Sinus 150 stopni. O, przesuń się tak do stołu. Tutaj. Sinus 30. Tak. Tylko pisz wyraźnie znaczki, wiesz? Trzymaj mazak troszkę bliżej. Końcówki będziesz wyraźnie pisać. Sinus. Tak. Tak. Pamiętasz, ile to było? Pierwsze z trzech. Nie. Patrz, nie musisz pamiętać. Szybko sobie wyprowadzamy, tak? Trójkąt równoboczny. Gdzie jest kąt 30 stopni? Tutaj. Tutaj jest A, to tutaj jest ile? A przez 2. A przez 2. A przez 2 przez Ara. A pierwiastków z 3, tutaj przez 2, tak? Wysokość. No i teraz sinus tego kąta. Tego, jedna, druga. Bo to co będzie, które do którego pokaż? Który bok do którego? Ten do tego. No tak. I wynik będzie? Jedna, druga. Dobrze. No to jeszcze może jedną rzecz. Czyli ten wzór jest pożyteczny, prawda? Bo pozwala wyliczać sinusy. Jeszcze policzysz na przykład sinus 135 stopni. Sinus 45. Tak, napisz sobie to. Tak, to się równa. Nie, to było pierwiastek z trzech. Nie, no to zrób sobie rysunek tutaj na boku, który to pozwoli wyprowadzić. Co to jest za figura? Kwadrat przekątny. Przekątny, tak. Tak, to jest 45 stopni. Przekąta kwadratu ile ma? Kwadrat oboku A. Chwileczkę, ale D pierwiastków z dwóch? A. A pierwiastków z dwóch. Tak, a bok kwadratu A. Tak, A. Jak się ten wzór wyprowadza? A kwadrat równa się D kwadrat, 2 A kwadrat równa się D kwadrat. No dobrze, i wyjdzie tyle. Trzymaj Pitagorasa, tak? Dobrze. No dobrze, no i teraz sinus. Sinus tego kąta to będzie który bok do którego, pokaż. Ten do tego. Tak? To jaki będzie wynik? Napisz sobie tutaj te obliczenia na boku nawet. Pierwiastek z dwóch, jeden przez pierwiastek z dwóch? Czyli? Pierwiastek z dwóch przez dwa. Tak. Dobrze. Ja teraz to wykasuję. Natomiast teraz napisz sobie kosinus 180 minus alfa. To już wiem. No ale, wyprowadź to wszystko. A tak, tylko minusy pisz zawsze dłuższe, żeby się zrazy nie myliły. Dobrze, to się równa. I zero. Nie, no zobacz sobie dokładnie. Minus i tak. Bo kosinus to jest pierwsza współrzędna do r, a pierwsza tutaj jest minus x. To się równa? Sinus r. Nie, no zobacz sobie. Kosinus. Czekaj. No, patrz sobie dokładnie. Masz. Wiesz co, tu nic nie widać. Napisz to porządnie. Równa się. Minus porządnie, tak. Tak. To się równa. Kosinus alfa. No, kosinus alfa, no a. Kosinus alfa to jest. Co to jest kosinus alfa? Napisz tutaj nawet. Kosinus alfa. Minus kosinus alfa. No właśnie. To jest minus kosinus alfa. Dobrze. No i teraz kosinus na przykład 150 stopni. Oblicz to. To jest minus kosinus 30. Tak, napisz to. Tylko pisz dłuższe minusy, żeby się potem nie myliły w rachunkach. Tak. Trzymaj rękę na stole sobie. To się równa. Kosinus 30 to było.
Zrób sobie rysunek trójkąta pod łóżko. Jedna z tych skrzydł zła. Tak. No ale, ale jaki znak? Minus. Minus. No dopisz tam minus, tak, dobrze. Cosinus 120. To 60. Tak, no ale napisz cosinus 120 stopni. Znaczy tutaj to ja chyba nawet nawias, niepotrzebnie nawias dawałem, jak jest jeden kąt. Cosinus 120 stopni to się równa? Minus cosinus 60. Tak, ale trzymaj rękę na stole. Równa się z minus 30. Wiesz co, zrób sobie rysunek tego trójkąta równobocznego tutaj. Jedna, druga. Tak. Dlaczego? A przez 2 przez A. To będzie. No, no tak, ale jeszcze znak jaki, zobacz. Minus. Musisz, tak, no to jest ważne. Czy minus, czy plus. Dobrze. To mamy, to są tak zwane wzory redukcyjne, bo one redukują wielkość kąta. Że patrz, tu jest kąt duży, a potem masz kąt mniejszy. Teraz weź sobie, już odpisz sobie tangens. Tangens 180 minus alfa. Tak, to się równa. Y do minus x. Tak. Minus. Tangens alfa. Znaczy minus tangens alfa, tak? Mówię. Dobrze. To jaki tangens? Czyli policzysz przykładowo tangens 135 stopni. To jest tangens 45, czyli nie, 1. No ale chwileczkę, no, znaki bierz pod uwagę. Minus. Tak. Tangens 45 stopni. Równa się minus 1. Tak. A dlatego, dlaczego tangens 45 to jest 1? Bo a do a to jest... w kwadracie a do tak. A, tak? To jest 1. To są dwa boki. Stosunek długości dwóch boków. Dobrze. To teraz kolejny wzorek. To tangens. Tak. No to napisz sam. Napisz sam ten wzór i daj jakiś przykład liczbowy na działanie tego wzorku. Tak, no i podaj jakiś przykład działania tego. Tangens 90. Kotangens. To jest kotangens. No, kotangens 90. No niech będzie. Ale kotangens 90? Co to da? A to jest kotangens 90. Znaczy wiesz co, 90 to weź na przykład... 110. Ale z... No dobrze, niech będzie 110. Załóżmy. No ale chwileczkę, 100? 110 weź, tak? Kotangens 70. Tak. A wiesz, ile kotangens 70 wynosi? Tylko w czym jest 70 stopni? Słucham? Gdzie... W jakiej figurze, tak? No. No wiesz co, to w tej chwili nie jest istotne, nie ma jakiejś takiej prostej figury. To jest obliczone, w kalkulatorze będziesz miał ten wynik, albo w tablicach takich matematycznych. Gdzie są stabilizowane te wartości. Można by kalkulatorem wziąć i to potem na przerwie sobie znajdziemy kalkulator i sobie coś takiego sprawdzimy ewentualnie. Masz plecaki. No dobra, no teraz już nie jest istotne. No to będzie jakaś tam liczba, mniejsza z tym jaka. Dobrze, tutaj masz takie wzorki. Popatrz sobie na te wzory, bo warto je zapamiętać, ale najbardziej warto je rozumieć. Ty rozumiesz, skąd one się biorą, tak? Tak. I tutaj popatrz. Tutaj nie ma. Zobacz. Jedynek.
jak jest funkcja sinus, to tu jest sinus, tak? Jak jest kosinus, to jest kosinus. To jest minus kosinus. No, no tak, no, ale chodzi mi o samą funkcję, że kosinus i kosinus. Tylko dodatkowo dochodzą tutaj minusy. W których przypadkach? W tych trzech. Sinus, tangens i kotangens. Tak, a tutaj nie. Dobrze, to popatrz. To te wzory sobie zmarzymy, one są w każdej książce. Ale teraz... Do liceum. No do liceum, tak. A teraz trzeba zrobić sinus 180 stopni plus alfa. O, spróbuj wyprowadzić wzorek na to. Tylko żeby ten wzorek wyprowadzić, to najpierw musiałbyś coś ewentualnie tutaj... no zobaczymy, jak to zrobisz. Nie będę ci nic sugerował. Ja staram się, żeby uczeń jak najwięcej sam się domyślił zawsze. Coś dorysujesz, tak? Ale wiesz co? Tak, no dobrze, tak. Wiesz co, czekaj, tylko nie łączmy tego z tym. Tylko tu jakiś osobny łuk, tak? Osobny łuk. I, tu, i tutaj, tu jaki kąt tutaj dorysowałeś? Minus alfa. Minus alfa? Alfa. No to zaznacz strzałeczkę. Alfa, gdzie jest strzałeczka? To jest ważne, tak? Czyli to plus alfa to jeszcze jest ten. No tak, czyli tylko wiesz co, tylko żeby kolory nam coś mówiły, to tutaj narysujemy najlepiej na niebiesko. Tak? Na zielono. Na niebiesko, żeby był jeszcze inny kolor. I to jest. I ten kąt niebieski, to ile on ma stopni? 180 plus alfa. Tak, no bo jest 180 do tego miejsca i jeszcze plus alfa, tak? Dobrze. No i teraz co dalej zrobisz? Żeby wyliczyć to. Żeby to uzależnić od kąta alfa. Kąt alfa jest tutaj. No to zaznacz, dokąd jest R. Poczekaj, zaznacz, dokąd jest R. Poczekaj, ale chwileczkę. Jeżeli tutaj dajesz R, to R powinno być takie jak to R, tak? Tylko tak przy okazji, zobacz. Jeżeli tu jest rzeczywiście 180 plus alfa, to jak powinny wyglądać te dwie półproste? Ta półprosta i ta półprosta. Ale jak one powinny wyglądać, wytłumacz? Co one powinny tworzyć? Prostą. Tak, powinny tworzyć jedną prostą, no to poprawimy to, no nie? No tutaj. O. I teraz tutaj, dotąd jest kąt alfa. Poczekaj, jeszcze zaznaczymy. Tutaj pogrubimy, że tu jest R. Do tego punktu jest R. To jakie tutaj jest R? Bierzemy R tej samej długości czy innej długości? Tej samej. No to zaznacz tutaj. Masz tutaj czerwony. Ale no chwileczkę, no zobacz sobie, jakie R jest tutaj. No. Tutaj. No jak tej samej, no mniej więcej, żeby to było wiarygodne w miarę. O, tutaj dać. Daj kółeczko tam. Znaczy wyraźną kropkę, żeby było widać. Tu jest punkt, oznaczymy sobie go punkt P bis. Tu jest R, tak? O, to jest R. Ten punkt, jakie ma współrzędne? Ten punkt P bis. Minus x, minus y, tak? Czekaj, to zróbmy tak, żeby ktoś, kto to ogląda, troszkę się nauczył jednak z tego. Minus x, minus y. Dobra. Pamiętasz o naszej umowie? Dobra, no to staraj się. Dobra, no i rób. Obliczaj. Sinus 180 plus alfa to się równa. Sinus minus i minus y. Tak, ale pisz dłuższe minusy. Wyraźne minusy, tak. Minus y do. Wiesz co, nie pisz też minusa nad równa się, nie? Bo wtedy są trzy kreseczki. Czekaj, w ten sposób. Tutaj kreska, tutaj minus y do. Tak, to się równa. Sinus. No nie sinus. Musisz brać pod uwagę znaki. Minus y. Tak. No ale jakiego kąta? Jakiego? No tu musi być coś napisane. Tak. No to
2 alfa? No, poczekaj. Sinus alfa to jest co? 180. Nie, nie, chwileczkę. Napisz, co to jest sinus alfa. Alfa masz tutaj, tu masz kąt alfa. Sinus alfa to jest co? Y. Napisz to. Dobra. To minus, minus y do r to będzie, będzie co? Minus sinus alfa. No to dopisz tam. Dobrze. No i przykładowo. Sinus. Ale pamiętaj nasze mowie, tak? 40. Nie, poczekaj, że, napisz po kolei, dobra? Wszystko. Minus y. Znaczy, no, sinus 180 plus, napisz sobie sinus. Sinus. Otwórz nawias. 180 plus... Stopni. Plus 60. Tak. Stopni równe się... Tak. Minus sinus 60. Tak. Dobrze. Sinus... 210 stopni, 210 stopni. Kółeczko. Aha, tylko tu nie dokończyliśmy jeszcze. To się równa i jaki jest wynik? Może ten wynik napisz... No, tutaj nie będzie. Tak, dobrze. Teraz sinus 210. Sinus minus sinus 30. Tak. Minus 1 drugi. Tak. No to teraz kolejny wzór. Jaki wzór tutaj się nasuwa? Pamiętaj o naszej mowie. Że jak ziewasz, to żeby zasłaniać sobie buzię. Tylko kółeczko. No ale zamknij nawias. Minus 1. Tak. Tylko wiesz co, nie pisz minusa zawsze na równa się, tylko bo te trzy kreseczki oznaczają w matematyce coś innego. Przystawanie na przykład. Równa się. Minus kosinus alfa. Tak. Tak. Dobrze. No i teraz weź sobie tutaj kosinus jakiego kąta. Napisz sobie kosinus. Dla przykładu, czego weźmiesz? Kosinus 225 na przykład. 225 stopni. Kosinus 45. No, na pewno kosinus 45. Zobacz sobie na znak. Minus. Tak, minus. Dobrze, to się równa. Jeden. Ale słuchaj, no, jak jest minus, to napisz sobie minus, bo zapomnisz o minus. Nie. Nie tak jest z kosinusem 45. Tak, to się równa dalej. Tak, tylko nie podpiera się ręką, czyli siedzi to sobie normalnie. Dobrze. Dobrze. No to teraz kolejny wzorek. Jaki wzorek tutaj można? Tak. Z alfa. I teraz popatrz, ten wzorek, to co on mówi?
co on mówi o, no, o funkcji tangens, że funkcja tangens jest jaką funkcją? Słucham? Nie, dodatnią to nie, bo to tangensem obrodziujemy, to nie o to chodzi. Czy jest funkcją okresową? Czy powtarza się co jakiś czas, co jakiś okres? Nie. No i ile wnosi ten okres? 90 stopni. 90? Nie, no. Zobacz, co ile się powtarza. Dni tygodnia powtarzają się co ile? Co ile? Co 7. Co 7 dni. A tutaj? Tangens się powtarza co ile stopni? No na przykład... 180. Tak. Czyli okres wynosi... 180. To napisz sobie takie duże T, bo to jest akurat okres zasadniczy. T, duże T równa się 180 stopni. Co 180... Tak. To jest okres zasadniczy. Dlaczego się mówi zasadniczy? Wiesz? Nie. A sinus i cosinus mają 90. Okres? Sinus i cosinus? Co 90 stopni się powtarzają? Sinus i cosinus? No. A to 360. Tak, one mają okres zasadniczy 360. Te dwie funkcje mają okres zasadniczy 360, a ta ma okres 180 stopni. Tak jak okres, posłuchaj, okres zasadniczy. Czym się różni okres zasadniczy od takiego zwykłego okresu? Nie wiem, czy wiesz. Popatrz, co ile dni tygodnia się powtarzają? Co 7. Tylko co 7? Tylko. Tylko? Nie tylko. Czyli zamknijmy. Co 14. Co 14, co ile jeszcze? 21. Co 21, tak. A jaki jest taki najmniejszy, dodatni okres? 7? 7. No bo można powiedzieć, że co minus 7 też się powtarzają. 7 dni do tyłu też był na przykład tak jak dzisiaj jest wtorek, tak? Też nie, czy środa. Środa jest dzisiaj. Ale najmniejszy dodatni to jest 7, więc to jest okres zasadniczy dni tygodnia. I okres zasadniczy tangensa jest 180, co to znaczy? Że to jest najmniejszy. Najmniejsza liczba, po której powtarzają się tangensy, tak? Jak się doda 180. Mniej się już nie da dla każdego kąta. Pamiętaj o zasłanianiu buzi. To jest taki bardzo stary i bardzo kulturalny zwyczaj. Kotangens, teraz kotangens, 180 plus alfa. Różne zwyczaje warto przestrzegać, wiesz, bo jak ktoś nie przestrzega zwyczajów różnych, to może być dobry w jakimś przedmiocie, ale będzie potraktowany jako człowiek niewychowany. I to mu dużo zaszkodzi potem w niektórych środowiskach, w niektórych pomoże. Ale w tych, którym pomoże, to nie warto w takich środowiskach przebywać. Tak. Kotangens alfa. Dobrze, no więc co mówi? Też ma okres zasadniczy 180. 180 stopni, tak. To znaczy tak, czy uwaga, ten wzór, który mamy tutaj, to równanie, to co ono pokazuje? Że 180 stopni jest czym? Dla funkcji kotangens. No, powiedz wyraźnie. Okresem. Okresem. A czy ten wzór pokazuje, że jest okresem zasadniczym? Tak. Pokazuje? A w jaki sposób pokazuje? Nie, ten wzór nie pokazuje. Dlaczego ten wzór tego nie pokazuje, że to jest okres zasadniczy? No bo ten wzór nie pokazuje, czy nie ma jakiejś mniejszej liczby, która tutaj wpisana da kotangens alfa, tak? Na przykład być może kotangens 175 stopni plus alfa to jest też kotangens alfa, być może. Ja nie mówię, że tak jest, akurat tak nie ma. To jest okres zasadniczy, ale ten wzór tego nie udowadnia. Ty musisz to przyjąć na wiarę na razie ode mnie, że tak jest. Dobrze, czyli te dwa wzory, patrz, no ale pamiętaj, no słuchaj, musisz mieć trochę lepszą pamięć, no. Najlepiej gdybyś w tej chwili nie ziewał, no ale to już jest inna sprawa. Z różnymi uczniami się człowiek ma do czynienia. Miałem takich, którzy nie ziewali przy matematyce. Dobrze, no i te dwa wzory co pokazują? Okres. Że okresem funkcji tangens i kotangens jest 180 stopni. Dobrze. No to teraz... A, to jeszcze jakiś przykładzik zrobimy liczbowy.
kotangens 240 stopni. To jest kotangens 60. Tak. Gdzie na druga? No, kotangens 60 to jest jedna druga, no... Raczej nie. Nie. Już pamiętam. Możesz sobie ten rysunek wyobrazić. Pierwiastek z trzech przez jeden. Jeden przez pierwiastek z trzech. No ale zaraz, pierwiastek 6 przez 3. Tak? A zrób rysunek i pokażesz to tutaj, tu na boku. Ten trójkąt równoboczny narysuj. To nie jest. Dziesiąt. Przez dwa. No i no, napisz, do tego. Który bok do którego będzie kotangens 60? Ten? Ten do tego. Ten do tego, tak? Czyli przez dwa do... Tak? Czyli... jeden przez pierwiastek z trzech, usuwanie niewymierności. I zostanie? Pierwiastek z trzy. Tak. I będzie pierwiastek z trzech przez trzy. Czyli dobrze zrobiłeś. Dobrze. No to teraz, wiesz co, teraz to wszystko tutaj wymarzymy. I jeszcze przed przerwą zrobimy sobie... Popatrz, sam spróbujesz wszystko zrobić. Natomiast sinus 90 stopni minus alfa. Spróbuj sobie przygotować odpowiednie rysunki, żeby... Minus alfa będzie. To będzie ile? Mówisz? Minus alfa. No napisz to, co uważasz. Sinus alfa, tak uważasz. Ja tu postawię pytanie, żeby ktoś tego się nie nauczył. Bo to jest na razie jeszcze znak zapytania. A teraz zrób rysunek, który to pokaże. Wiesz co, poczekaj, tutaj nie zmieścimy tego. Jabłka z porzeniem robimy, poczekaj, to żebyśmy mieli więcej miejsca, to by trzeba... Jakoś tak. Tak, i teraz na niebiesko narysuj jeden kąt, a na zielono drugi kąt. Tak, to jest kąt alfa, dobrze, a na zielono coś jeszcze innego dorysujesz. No to zaznacz go. No to jest alfa. Tak, no to zaznacz, gdzie jest alfa. Tylko daj strzałeczkę, to są kąty skierowane. W tą stronę bierze alfa. Jak alfa jest tak, to... Kierunek obrotu jest ważny. Tak. Dobrze? No to gdzie jest kąt ten? 90 minus alfa. Czerwony. Czerwony, no dobra, zaznacz go czerwony. Tylko nie idź po tym samym, tylko obok. To wtedy widać, o który kąt chodzi. Tam, dotąd. To podpisz tutaj, że to jest 90 minus alfa. Tutaj gdzieś. Tak, pamiętaj o naszych zasadach. Tak, tylko kółeczko daj tutaj. Dobrze. No i teraz co jeszcze musisz podpisywać, żeby dało się to obliczać? No, musi być jakiś punkt na ramieniu końcowym. Nawet dwa punkty. Tylko wiesz co, na jednym narysuj na zielono, a na drugim na niebiesko. Czyli, ale tutaj to na zielono zrobisz. Tutaj na tym ramieniu chyba zrobisz najpierw, tak? Tylko wiesz co, tutaj może o, gdzieś powiedzmy tutaj. Tu jest punkt P. Jaki ma współrzędne? No jakieś tam XY.
punkt o złożonych x, y, ten punkt, to jest promień godzący r. Dobrze, a teraz masz zielony mazak. Na tym? Tak. I r dasz jakiej długości? Takiej samej. No gdzieś tutaj, tak? Poczekaj, to tu podpiszemy, że tu jest r i tu jest punkt P'. I ten punkt P', jakie ma współrzędne? Jakie? X, y, tak? Dlaczego x, y? Wytłumacz. Czy na pewno x, y? Ja znowu postawię pytajnik. No jakieś nieznane. Słucham? Jakieś nieznane. Nieznane współrzędne, tak? Tak. Nie mające związku z tymi współrzędnymi? No, no to będzie... Znaczy x prim, y prim. No, no można by tak napisać, ale to nam nic nie da, bo wtedy nie będziemy mogli przekształcić tych wzorów. Bo my chcemy z sinusa tego kąta zrobić jakąś funkcję tego kąta alfa. Więc x prim, y prim to nam nic nie da, bo nic nie zrobimy wtedy. Pomyśl, jak użyć tych literek, żeby zapisać współrzędne tego punktu. Jak przy pomocy współrzędnych tego punktu zapisać współrzędne tego punktu? Yx? Tak. A dlaczego yx? Wytłumacz. Bo wysokość jest... To jest na mniej więcej tej samej wysokości. Znaczy no, mniej więcej? To mniej więcej na takiej samej wysokości jak... to odległość. To znaczy... Tu jest to samo, co jeżeli, tu. Jeżeli tu jest punkt x, y, to tutaj jakby zrzutować prostopadle, to tutaj jest długość jaka? X. I ta długość x jest tutaj postawiona pionowo, tak? O to ci chodzi. Tak. Te współrzędy się zamieniają rolami. To, co leży, to tutaj stoi, a to, co stoi, to tutaj leży, no nie? Tak można powiedzieć poetycko. No, no dobrze. No i teraz, wiesz co, tutaj ja zmarzę to, co tu proponowałeś, że to będzie sinus, a teraz ty obliczaj to, mając już te... Może tym czerwonym już nie będzie. To będzie... Ale pisz po kolei wszystko. X do R. Tak. A to się równa? Cosinus. Tak. Alfa. Tak. Też pamiętam, cosinus to będzie sinus, tangens to będzie jako tangens. Czy wy już taki wzór wcześniej używany? Tak. A czy tak samo go wyprowadzaliśmy jak tutaj? Tak. Nie tak samo. Inaczej. No. Inaczej, a jak wyprowadzaliśmy ten pokaż ten inny sposób, wyprowadzenie tego samego wzoru. Jak to było? Przypomnij sobie. No. Bo to było w trójkącie prostokątnym. Tak? Narysuj trójkąt prostokątny. Ale to było, że coś AB kwadrat. Poczekaj. Poczekaj, tu chwileczkę. Tu jest kąt alfa. Tu jest A, B, C. Tu jest kąt alfa. A jaki kąt jest tutaj? Tutaj... Nie, to nie jest alfa. Tak, tutaj jest kąt 90 stopni minus alfa. No i teraz napiszmy sinus 90 stopni minus alfa to się równa czemu? Równa się BC. Sinus 90 minus alfa to jest tak, to jest nie BC, tylko B. B przez C, albo B do C. Bo BC to znaczy. B razy C. Chwileczkę, to jest B razy C, tak, dobrze. No i tutaj to się równa. I B do C to jest co? Cosinus. To jest cosinus jakiego kąta? Alfa. Tak, to jest cosinus alfa. No i tu masz inny dowód tego samego wzoru. Z tym, że... Tylko tutaj jest XR, a tutaj BC. No, zgadza się. Więc masz ten sam wzór tu i tu, tak? Tylko tak naprawdę to te wzory tutaj, ten i ten, odnoszą się do trochę innych kątów. No. Wiesz, do jakich kątów? Do jakich tego kątów? I do tego. No ja wiem, poczekaj. Do jakich kątów się odnosi ten wzór, a do jakich kątów odnosi się ten wzór? Ten do tego. Tego. Znaczy, no, że nie pokazuj palcami, tylko mi chodzi o rodzaj kątów. Czym się różnią kąty? Trójkąt. No tu są kąty, tutaj są kąty w trójkącie prostokątnym, a tutaj są kąty na układzie w układzie współrzędnych. Ale
Czym się różnią te kąty tutaj od tych kątów tutaj? Te są skierowane, a te nie są skierowane. No właśnie, to jest dla kątów skierowanych, a to jest dla kątów nieskierowanych wzór. Ale czy wychodzi to samo? Dla jakich kątów? Dla skierowanych i dla nieskierowanych. Poczekaj, dla kątów skierowanych mniejszych niż 90 stopni, to będzie ten sam wynik, tu i tu. No bo kąt 60 stopni tutaj na przykład i 60 stopni tutaj, no to możemy traktować, no mają te same wyniki, krótko mówiąc, w tych sinusach, kosinusach. Aczkolwiek kąty są te same, czy nie te same? Nie, to poczekaj, popatrz. Kąt alfa. Zobacz, ten kąt i ten kąt. Czy to są te same kąty? Nie, to nie są te same kąty. To jest kąt nieskierowany, a to jest kąt skierowany. Natomiast, ale miarzy tej samej. No te też nie. Bo to jest kąt, powiedzmy tam 60 stopni, a to jest kąt plus 60 stopni. Ten kąt nie ma plus minus, tak można by powiedzieć poetycko trochę. A ten ma plus. A ten ma plus 60. Ale możemy utożsamiać. Możemy utożsamić, że ten kąt i ten. Znaczy, będą narysował, że to wygląda praktycznie tak samo. Znaczy, no nie wygląda tak samo, bo tu jest strzałeczka, a tu nie ma strzałeczki. To jest kąt nieskierowany, to jest kąt skierowany. To jest inny rodzaj kątów, ale mają te same sinusy i kosinusy, no tak krótko mówiąc, i tangensy, kotangensy, tak? I w wielu zagadnieniach praktycznych to nie ma znaczenia, ta różnica między tymi kątami. Natomiast są takie zagadnienia, gdzie to ma różnicę. Czy można w trójkącie narysować kąt minus 60 stopni w trójkącie? Nie. No nie, a tutaj możemy, znaczy, no można by narysować, dać taką strzałeczkę w trójkącie, ale to już będzie kąt skierowany wtedy, no nie? Dobra, wiemy o co chodzi obaj, tak? Tak. W matematyce takiej wyższej to często ma znaczenie takie pewne formalne tam utożsamiania czegoś albo nie. A mogę napisać resztę bez wyprowadzania? Tak, jest tylko, ja ci coś jeszcze powiem, poczekaj. Bo my mówiliśmy o liczbach zespolonych, tak? Tak. Napisz jakąś liczbę zespoloną, przykładową. Tak, zwykle się pisze 5 plus 2i, no nie? Zwyczaj jest taki, że pisze się raczej 5 plus 2i, no nie? O. Dobrze. A teraz taka liczba, na przykład liczba 3. Czy to jest liczba zespolona? Nie. A tak, bo 0 i równa się... Napisz ją jako liczbę zespoloną. Tak. Czyli normalne liczby to są też zespolone. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że liczba 3, znaczy tak, jeżeli utożsamimy liczbę 3, taką normalną, całkowitą nawet, czy naturalną, z liczbą 3 plus 0i, to staje się liczbą zespoloną, rozumiesz? I to też tak utożsamiamy. I to jest podobnie jak z tymi kątami, no nie? Było z mnażeniem, dodawaniem i odejmowaniem liczby. No tak, tak, no miałeś tam działania liczb zespolonych. Miałeś tam interpretację geometryczną liczb zespolonych, tak? Nie. Dobra, no to napisz pozostałe wzory, ale wyprowadzaj je, tak jak tutaj. Tak. Sinus. Tak. 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 Nawet zamknij. Tak. No i zrobimy jakiś praktyczny użytek. Na przykład sinus 30 stopni to jest to samo co kosinus 60. Tak. Na przykład 60 stopni. A to się równa dalej? Czy to się równa? Jaki jest wynik? Tu napisz wynik. To się równa. Oblicz sinus 60. Owszem, wszystko. No, nie, oblicz kosinus 60. Już tak.
rzeczywistość czy przez złe? Nie. Narysuj sobie ten trójkąt równoboczny. Tak. To jest to? No ale kosynus 60 to będzie który? To bo co? Ten? Do tego. To jaki będzie wynik? Jedna druga. Tak. Bo to będzie A przez 2 przez A. Jedna druga. Dobra. No to mamy tutaj te wzorki. I wiesz co? I teraz popatrz. Czyli tutaj jest jedna pewna ważna rzecz, że zobacz, że tutaj mówi się w ten sposób, że funkcja sinus zmienia się na kosinus, czyli funkcja zmienia się na kofunkcję. Bo kofunkcją dla sinusa jest kosinus, a kofunkcją dla kosinusa jest sinus, tak się mówi. Tangens zmienia się na kotangens, kotangens na tangens. Widzisz, o, tu jest taka różnica w stosunku do tych poprzednich wzorów. A teraz zobacz. To zamienić stronami, to zamienić stronami. No, mi to będą po dwa takie same. No, no comments, tak jak to mówią w polityce. Bo to. Czyli nie ma komentarza? No, tak, no to znaczy, no bo coś powiedziałeś, co tam ma jakiś tam sens, ale trzeba by dopiero analizować, jaki to ma sens, no nie? Popatrz. Tutaj ja teraz zrobię teraz taką rzecz. O, zamiast minusów będą plusy. I co z tego wszystkiego wyniknie tutaj? Jak będzie teraz? Co musiał... Nic nie wyniknie? Co musiałbyś... Poczekaj. Co musiałbyś tutaj zrobić, żeby był narysowany kąt 90 plus alfa? Dorysuj 90 plus alfa. Tak? Daj strzałeczkę, bo to jest ważna strzałeczka też, bo to są kąty skierowane już tutaj. Tak? I poczekaj. Innym kolorem. Może niebieskim. Niebieskim narysuj kąt 90 plus alfa. Tak, to jest ten kąt. No co musisz tam dorysować jeszcze na ramieniu końcowym tego kąta? Punkt. Tak, punkt na ramieniu końcowym. Tylko w tej samej odległości R, tak. Poczekaj. To on powinien być na tej samej wysokości co tamten, nie? O, tutaj. To R i to R jest takie samo. Tutaj bierzemy, że to jest R. Tu przedłużamy. Tu jest punkt P bis. Jakie są współrzędy tego punktu? Przecinek x. Tak, minus yx. Dobrze, no i teraz wyprowadzaj to. A jak się czyta trzy kreseczki? Bis. A, trzy. Trzy. Nie wiem, jak to się czyta. Trzy rzeczy to po łacinie, to jest tercium, tercet i tak dalej, więc jakieś tam... I nie spotkałem się, szczerze mówiąc, studiowałem matematykę przez wiele lat, ale nie spotkałem się z nazywaniem czegoś takiego. P3 kreślne, można by mówić P4 kreślne i tak dalej. Można też sobie samemu nazwać. Jakbyśmy byli wybitnymi matematykami, to my na naszych filmikach byśmy rozpropagowali, żeby to nazywać jakoś tam i tak by się przyjęło potem, także... Ale nie jesteśmy wybitnymi matematykami. Więc na razie przynajmniej nic na to nie poradzimy. Tak, zgadza się, dobrze. Tak, dobrze. O, zrobimy sobie chwilkę przerwy, bo akurat mamy tutaj herbatkę, śniadanko. Mamy wyprowadzone kolejne wzory redukcyjne i patrz, Szymon, na podstawie tych wzorów, na przykład sinus 120 stopni, to ile to będzie? Kosinus 30. Tak, a ile to jest kosinus 30? Jedna druga. Kosinus 30, nie. Zrób rysunek sobie gdzieś na boku tego trójkąta, już będziesz wiedział. Narysuj rysunek trójkąta równobocznego. Tu, narysuj sobie. Tak, gdzie jest 30 stopni? Tutaj. No i kosinus tego kąta to będzie który bok do którego?
kosinus 30 ten do tego. A pierwiastkę przez 2 przez a. Czyli? A pierwiastkę przez 2 razy 1 przez a, czyli pierwiastek 3 przez 2. Tak. Dobrze. I policzyłeś sinus 120. A jak można sinus 120 jeszcze inaczej policzyć? Bo dzisiaj robiliście już wcześniej. Pamiętasz jak? Według innych wzorów. Trzeba wziąć sinus. 181,6. Tak, no to zapisz to. Sinus. Odjąć. No 60, 0 tam, 60, tak. To się równa. Równa się sinus 60. Tak, sinus 60 stopni. Dobrze, a to się równa? Sinus 60 jest. Tyle samo, tak. No musi być tyle samo. Tak, dobrze, zmarzymy to. Trójkąt też. To wiesz co, to jeszcze zrobimy jeszcze jedne wzorki redukcyjne. Popatrz, teraz trzeba tak zrobić, dorysować coś tam, żeby sinus 270 stopni minus alfa powyprowadzać. Jak to zrobisz? Narysuj oś, tak? Tak, trzeba przedłużyć, tak. Trzeba tą linię przedłużyć, tak? Tą po prostu przedłużamy do prostej. Tu jest punkt, R jest to samo, tak? Tu jest punkt P z trzema kreseczkami, nie, chyba z czterema, tak? Bo prim. Nie, tutaj. Tu jest bo z dwoma jeszcze, to będzie z trzema. No. Czyli P3 kreślne, tak to nazwijmy, powiedzmy. Jakie są współrzędne tego P do punktu? Do trzeciej kreski. Nie, do trzeciej to nie. No. P do trzeciej kreski. No, można tak. Dobra. Minus X. Minus Y, minus Y. Tak? Tak. Tak, ale siedź ładnie prościutko. Weź sobie rękę. Tak, i zamknij nawias. I dlaczego tak zrobiłeś? Minus Y, minus X. Tutaj jest Y, tutaj jest X, a tutaj jest Y. Znaczy, bo pierwsza współrzędna jest taka sama jak pierwsza tutaj tego punktu, tak? A druga będzie przeciwna do tego, bo to jest u góry, a to jest u dołu, tak? To jest Y, a to jest X. No, zgadza się. Można powiedzieć jeszcze w ten sposób, że przekształcamy ten punkt YX przez symetrię środkową względem tego punktu. To Y zmieni się na minus. Tak, no i tu mamy kąt 270 minus alfa, tak? Bo tu ten mały kącik to jest kąt alfa. Ja proszę Państwa, te lekcje tak prowadzę byle jak w sensie graficznym, bo to nie jest lekcja, żeby się czegoś nauczyć z niej nawet bardziej, tylko żeby zobaczyć jak można uczyć, jak ktoś już wie, jak, o co w tym wszystkim chodzi, oraz żeby pokazać, no ile uczeń się może nauczyć mały, 8-letni. Jak się go uczy normalnie, nie tak jak w szkołach. Mm. Dobra, no i dalej. To będzie minus i. Tak. Równa się minus kosinus. Tak. Alfa. Tak. Dobrze. No i poczekaj, wykorzystamy to. Czyli na przykład sinus jakiego kąta? Sinus 240. No niech będzie 240 stopni. Jak to obliczysz? To będzie kosinus, minus kosinus 30. Tak. Tak. Kółeczko stopni. No równe nie zamaluj, tylko kółeczko powinno być niezamalowane. Tak, zgadza się. Dobrze. To teraz kosinus 270 minus alfa. Dobrze, tangens. Tylko tangens potem? Tak.
już. Tak. Dobrze. Tak, czyli tutaj funkcja zmienia się na kofunkcję. Sinus na kosinus, kosinus na sinus, tangens na kotangens, kotangens na tangens. I dodatkowo jeszcze tutaj w tych dwóch pierwszych przypadkach dochodzą minusy, tak? A w tych drugich nie. Dobrze. Minus ujemna przez ujemną daje dodatnią, a dodatnia przez ujemną i na odwrót dają... Tak, to znaczy nawet nie można by mówić, że tutaj jest ujemna przez ujemną, bo nie możemy być pewni, że to jest liczba ujemna. Bo jak x jest ujemny, to minus x jest dodatni akurat. Rozumiesz? A to wtedy będzie dodatnia przez dodatnie, bo to będzie dodatnie i to dodatnie. No po prostu minus przez minus daje plus, tak można by mówić. A zresztą to jest wszystko taka gwara matematyczna. Dobrze. To są wzory redukcyjne. Poznałeś wszystkie w zasadzie najważniejsze wzory redukcyjne, które są potrzebne. Dzisiaj. Wczoraj. Tak. Wiesz co, może teraz troszkę dla odmiany zrobimy zadanie z innej bajki, z geometrii. Popatrz, narysuj, albo ja już narysuję, żeby było szybciej. Trójkąt. Nie lubię geometrii. Nie lubisz geometrii? Nie. No. I do niego wpisane koło. Okrąg wpisany w ten trójkąt. A co lubisz najbardziej z matematyki? Algebra. No to tu będzie trochę geometrii, trochę algebry. Zaraz się o tym przekonasz. Popatrz, jest okrąg wpisany w ten trójkąt prostokątny. Tu jest kąt prosty. Trochę ten okrąg wymanuje kurze jajko. No trochę nie jest taki za bardzo, ale niech będzie. I popatrz, przyjmijmy, że ten odcinek odtąd dotąd ma długość x, a odtąd dotąd ma długość y. Przyjmij... Tutaj jest x. Gdzie jest x? Pokaż, odkąd dokąd. Tylko odkąd dokąd, żeby postaw kropeczkę, żeby było wiadomo dokąd. Tak, to jest też x, tak? A tutaj jest... Poczekaj. Tutaj promień tego okręgu nazwiemy przez r. Długość tego promienia to jest r. Z. Poczekaj, a chwileczkę. Trzeba tutaj z wprowadzać? No, może nie trzeba literki z. Bo może ten odcinek ma już swoją długość tutaj oznaczoną jakąś literką. Jak myślisz? Narysuj. R. No to podpisz tutaj, że tu jest R. Tak? Gdzie tu jest jeszcze R? R. Tak? A narysuj te promienie jeszcze w tym okręgu odpowiednie, żeby to było widać, skąd to się bierze. No do punktu styczności, tak. No poprowadź promień. Ale poczekaj, pod kątem jakim tu jest? Jaki tu jest kąt? Prosty. Zróbmy tak pod kątem prostym. Tutaj. Tu jest R. Gdzie jest jeszcze R? Tak. Tu jest R. A tutaj jest Y. Czyli ten odcinek odtąd dotąd jest równy odtąd dotąd, tak? To jest ze stycznością. To potwierdzenie o tym odcinkach na dwóch stycznych, tak? Do okręgu. Że te odcinki od przecięcia się tych stycznych do punktów styczności są równe. Ten odcinek jest... To było z trójkątem równoramiennym. No udowadnialiśmy to, tak? Tak, jest film zrobiony z tym. To było jeszcze tam na stałej. Kilka lekcji do tyłu, tak. Z Szymonkiem nad jeszcze to robiliśmy, w maju, 7-letnim. Dobrze. I posłuchaj, twoje zadanie jest teraz takie. Udowodnić, że pole tego trójkąta jest równe x razy y. Pole tego trójkąta to jest to razy to. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że okrąg wpisany w trójkąt prostokątny dzieli ten bok, a ten to bok... To jest nieprawda. Poczekaj. Ten bok, jak się ten bok nazywa w trójkącie prostokątnym? Ten bok, przeciw prostokątna. Tak, że okrąg styczny dzieli przeciw prostokątną na dwa odcinki takie, że długości tych odcinków są równe polu tego trójkąta. Dlaczego mówisz, że to jest nieprawda? Że to jest nieprawda? Dlaczego? Tak uważasz? To powinno być x plus r razy... R plus. Znaczy, no to może tak, symbol pola z trójkąta zmarzymy, żeby było mniej pisania. Pole równa się. No to napisz tutaj. Pole równa się. Tak. No ale już dokładnie tak będzie. Pole to będzie tyle na pewno. Drugie. Tak, czyli wiesz co, no to możemy dopiszmy tutaj, żeby było.
A, bo 2 się skraca z R? Rzeczaj, no zaraz zobaczymy chwileczkę. Czyli pole to się równa, to mogę napisać z przodu co? Jedna druga, tak? Jedna druga razy to, tak? Dobrze. I wiesz co, i spróbujemy to udowodnić. W jaki sposób? Teraz wyczynamy to, co lubisz, czyli algebrę. Czyli, zobacz, jedna druga ja przepiszę, a to wymnóż. X razy Y. To jest? X, Y. Tak. Właściwie nic nie robię, to plus XR plus RY plus R kwadrat. Tak, dobrze. Zamknijmy nawias. A teraz popatrz, jak udowodnić to, że to, czyli że to, musimy udowodnić, że to jest równe to. Bo R się skraca z jedną drugą. No wiesz, to tak od razu to nie, popatrz. Tutaj trzeba wziąć teraz pod uwagę coś takiego. Zapisz twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta. Twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta. Czego? Tu, tak, całego. No. Trzymaj bliżej. Ale chwileczkę, XR, X razy R. X, że napiszmy to porządnie. Ale pisz od brzegu, bo tu mało miejsca mamy tutaj od brzegu. Tak, x plus r kwadrat plus. Tak. Równa się. Tak. No nie, no zobacz. X, y. No nie x, y, bo to byłoby znaczyło pomnożyć. Tak, x plus y kwadrat. Dobrze. I teraz zrób tak, taką rzecz. Trzeba podnosić do kwadratu, tu i tu. Więc pisz takim drobnym druczkiem, może dam ci inny mazak niebieskim, albo czekaj, ten tu nie wiem, czy będzie ten. Podnieś to do kwadratu, czyli to się mówi, że rozwiń to i rozwiń tamtą stronę. Tylko takim. No nie takim całkiem drobnym, ale takim no w miarę, tak. O, no chwileczkę, ale to tak będzie? Na razie. Poczekaj. A nie, to jest wzór skróconego. Mnożenia, tak. Plus. Dodać. Dwa razy x, r. Tak. Dwa x, r. Tak. Dodać. Dodać r kwadrat. Tak. Razy. Nie no, nie razy. Nawias. Nie, no już niepotrzebny jest. Dodać. Y kwadrat. Dodać. 2 y r. Tak. Plus r kwadrat. Tak. Równa się x. Kwadrat plus 2 x, y plus y kwadrat. Dobrze. Fajnie to wygląda. I teraz wiesz co tutaj trzeba zrobić? Trzeba poredukować, co się da. Skrótać? Znaczy, no, można powiedzieć, że redukcja. Co można produkować po obu stronach? Co jest takiego samego po obu stronach? Czyli można odejmować od obu stron. Co można odjąć od obu stron, żeby tu poupraszczać to wrażenie? X kwadrat. I to patrz, to się robi tak. Przekreślamy, tu przekreślamy i tu przekreślamy, już go nie ma, tak? Y kwadrat. No to sam przekreśl. Tu. I tu, poczekaj. Co jeszcze się tutaj? XY. A nie. 2. Czekaj, no to tak samo dwa, poczekaj. To tak nie można. To tak nie można. To tyle. Popatrz, to jest tak. Tu jest 2xr, r kwadrat i tu masz też r kwadrat. Więc ja już napiszę 2xr. Dodać r kwadrat i r kwadrat to jest. No to pisam zresztą. Pisam plus 2r kwadrat plus tutaj jeszcze było chyba 2yr. 2yr. No to napisz sam tutaj ładnie, drobnym druczkiem. Tutaj. Oj, popraw r kwadrat.
plus 2 yr. Ja z klasy piszę praktycznie najdrobniej. Dobrze, to tutaj, co zostało po tej drugiej stronie? 2xy, tak? No, 2xy. 2xy. Co teraz można zrobić po obu stronach? Jak to uprościć? Podzielić przez 2. Podzielić przez 2. Dobrze, to wiesz co? Napisz tutaj, co zostanie z tego wszystkiego. XY. Dobrze. Ej, to udowadnię. XR plus YR. Nie, to jest plus tutaj. To skrócić. Poczekaj. Zobacz. Tutaj masz. Ej, to udowadnia, że to razy to jest równe całemu temu. Oj, ale nie zmazuj tego. Czekaj. Chwileczkę. Tutaj. Prawie całemu temu. Ja teraz tak, to zmarzę, żeby tutaj zostało miejsce. I teraz popatrz się, jak udowodnić to nasze zadanie. R kwadrat. Znaczy tutaj trzeba podstawić coś za coś. Nie? Co można podstawić? Za x, y podstawić to całe. Nie, po co za x, y? Za to całe. Podkreśl, to co podstawisz. Znaczy za co podstawisz, tak? Mhm. Zamiast tego można wstawić co? To. No, czyli co? To już udowadnia, że... No dobrze, no to pisz co trzeba zrobić. Przepraszam, ale może nie pisz tak od razu. Otwórz nawias. Co w nawiasie jest? X, Y. To jest przepisane to na razie, tak? Dodać. Plus X, Y. Tak. A skąd wziąłeś to drugie XY, wytłumacz? Za to całe. Za to całe wstawiłeś? XY. Tak, bo to wyrażenie podkreślone jest równe XY. To mamy tu wyprowadzone. Dobrze. To się wygląda dalej. Jedna druga, no napisz jedna druga. Przepisz jedna druga na razie. Razy. Tak. To się równa. 2XY drugie, czyli Czyli to się równa? Uda się XY. Tak. No i udowodniliśmy to? Tak. Udowodniliśmy. Jakie jaj? Czyli widzisz, mówisz, że tak nie będzie, tak? A jest dowód. I ten dowód zawiera w sobie co? I geometrię, i algebrę. Jedno i drugie. Trzeba jedno i drugie znać. Bo tak, z geometrii co było potrzebne? Było potrzebne to twierdzenie, że tu i tu jest tyle samo, i tu i tyle jest tyle samo, tak? A pan to wziął z książki, że jest tyle samo. Znaczy, no rzeczywiście, to widzisz, książka na maturzystów, matura na maturzystów, akurat mi się tutaj otwarło to twierdzenie, no i zabraliśmy według tego... Właśnie widziałem tu. Tak, zgadza się. No tu jest, ten sam dowód. W takiej książce starej jakiejś dla maturzystów. Gdzie jest dowód? No tutaj, o. Czyli warto, żebyś sobie tą książkę przeglądał, bo to jest twoja książka, tak? To od rodziców masz. Od babci. No, jeszcze babcia się z tego uczyła chyba, tak? Tak. To znaczy, książka nie jest taka stara, ona jest... ja też mam chyba w domu taką i jest dobra. To jest wydanie z roku... tutaj... 91. Więc to tam ktoś z rodziny się uczył pewnie, matematyki z niej. A, mój tata. No możliwe, tak. I była jak, mojej babci. Jak był w szkole średniej. Dobrze. To twierdzenie, to mówi... Słuchaj, możesz sobie GeoGebrę puścić kiedyś, jak mnie już nie będzie, załóżmy tutaj. I. Wpisać oświetlenia? Znaczy, nie tyle wpisywać, co narysować trójkąt, wpisać w niego okrąg, tak jak umiesz narysować pisać. R. Obliczyć R, niech komputer ci R znajdzie, niech komputer znajdzie długość tego odcinka i długość tego odcinka, niech komputer ci pomnoży te dwa odcinki. Niech komputer znajdzie ci pole tego trójkąta i wtedy sobie porównasz, czy to się zgadza, no nie? Pewnie będzie o jedną setną inaczej. Znaczy, może być jakiś tam błąd... O jedną setną przybliżenia. Może być jakiś tam błąd przybliżenia tutaj. Ale powinno się zgadzać. I to jest dosyć ważne twierdzenie. Tutaj... Aha, wiem, co teraz chciałbym z tobą jeszcze zrobić. Ostatnie zadanie? No, już będziemy kończyć niedługo, ale jeszcze miara łukowa kąta potrenujemy. Pamiętasz, co to jest miara łukowa kąta?
Mamy kąt jakiś, kąt. Aha, i jest łuk. No to dorysuj na niebiesko to, co trzeba. Teraz wycinek koła. Tak, wycinek koła. No i co? I tu jest kąt alfa jakiś. Tu jest kąt alfa. I długość tego... I miara tego kąta alfa w radianach to jest co? Długość łuku. No to L nazwij tutaj, że długość łuku jest L. Tylko małe L się pisze przeważnie. Małe L. No to napisz tutaj wzorek. Równa się długość L. Znaczy, tu nie musisz paleczek dawać, bo to L oznacza długość tego łuku. Także nie potrzebne są te pałeczki w ogóle. Ale... tylko długość łuku? Czy to miałoby sens mówić, że miara kąta to jest długość takiego łuku? Czy miałaby sens taka miara? Czy tak można by mierzyć kąty? Poczekaj. Długość tego. No to napisz, jak tutaj powinno być. R. Tu to jest R. No tu jest R. No i co? No słuchaj, jakby... Dlaczego taka miara kątów nie byłaby dobra? Wiesz dlaczego? Dlaczego? Słucham? Nie wiem. No bo zobacz, no bo ktoś sobie zrobił taki łuk, bo to jest łuk okręgu. Tu wbijamy cyrkiel i rysujemy sobie okrąg, tak? Kawałek okręgu. I wyszło mu, że miara kąta wynosi na przykład, załóżmy, że to ma długość 10 cm, prawda? Ktoś inny sobie wbija tutaj cyrkiel, zrobi sobie taki łuk jak tutaj jest i ma że miara kąta alfa wynosi tutaj, no powiedzmy, że 3 cm. Są dwie różne miary, widzisz? Jedna miara, inna miara, tak? Jak podzielić sobie... na długość R. No tak, czyli L trzeba podzielić na R, tak? LR. Znaczy L przez R. Jak się podzieli L przez R? To wyjdzie około... To wyjdzie... To chwileczkę. To teraz popatrz. Jeżeli ktoś sobie weźmie większą rozwartość, dłuższy promień, to będzie miał też... Dłuższy łuk. Krótszy promień, krótszy łuk. I ten stosunek będzie jaki? No będzie taki sam. Jak tutaj będzie miał jakieś tam L prim. O, tutaj będzie o jeden więcej, tutaj będzie o znaczy, no nie o jeden więcej, tylko ileś razy więcej. Jeżeli R będzie 3 razy większe, to i łuk będzie 3 razy większy, tak? Znaczy, trzeba to udowodnić. No można by to udowodnić. Pewnie pan chciał, żeby udowodnił. Ale w tym momencie nawet mnie to nie interesuje. Ten stosunek będzie taki sam. To sobie udowodnił, w domu się... że to podzielić na to daje to. Poczekaj. Na razie chodzi mi o coś takiego, że to jest wzór już nawet bez tego, na miarę łukową kąta tak zwaną. L przez R, miara łukowa kąta. A teraz to, co mnie interesuje, to ile 180 stopni w stopniach. Ile to jest w radianach? Bo to jest w radianach. O, tutaj się pisze rady. Z tym, że... Około 2,7. Poczekaj. Ta miara to jest tyle radianów. Z tym, że pamiętasz, co się robi z tymi radianami? Zmazuję. Jak się nic nie pisze... Jak nie ma kółeczka, to znaczy, że są radiany. Tak w matematyce jest. Przeważnie. Jeszcze mogą być gradusy, jeszcze mogą być inne jednostki. Gradusy jak się oznacza? Nie pamiętam, bo ja ich nie używam. Gradus to jest, zdaje się, jedna setna kąta prostego. To nie dam sobie rękę uciąć, proszę Państwa, czy to jest tak, ale tak mi się coś zdaje, że stopień to jest 1/90 kąta prostego. Jak jest kąt prosty? To stopień to jest 1/90, to jest jeden stopień. Czyli kroję na 90 równych części. A zdaje się, że jak się podzieli na 100 równych części, to będzie 1 gradus. To w Twoim kalkulatorze można to zmieniać, więc tam będzie oznaczenie dla gradusów. Zdaje mi się. A tam jest dla stopni? Tam jest i w stopniach, i w radianach, i w gradusach na Twoim kalkulatorze. Ale jest naukowym. Stopień na stopnie. Generalnie reaguje na stopnie, zdaje się. Standardowo. Dobrze, i chodzi teraz tak. Kąt, który ma 180 stopni... Stopni się używa najczęściej. Nie, w matematyce takiej wyższej używa się radianów wcześniej. A w takim, tak jak twój tato używa, to chyba stopni używa. A może i gradusu, nawet nie wiem, w geodezji. Zapytaj taty, w czym najczęściej kąty mierzy. Ile to będzie w radianach? Około... Znaczy, no nie około, mi chodzi o dokładnie ile to jest radianów. Dokładny wynik. Zrób sobie rysunek. Bardzo sobie kąt 180 stopni, zrób sobie to, co trzeba.
Tylko pokaż, gdzie jest wierzchołek tego kąta. Wierzchołek zaznacz. Wierzchołek? No wierzchołek. No, przypuszczam, że tutaj, nie? Tu jest kąt 180. Tu jest łuk, tak? L. Tu jest R. R jest tyle, tak? No i teraz L jest równe ile? L jest równe 180. Nie. Ale to jest w guzniku. Łuk nie mierzymy w stopniach, tylko w jednostkach długości. To jest, wiem, to chyba 2 bier. No, podzielić na 2. No, czyli? Nie, pi było inaczej. No dobrze, dobrze, daszek na górze. Tak, 2 pi r. Drugie. Tak, to się równa? Pi r. Pi r. To ten wzorek 2 pi r, to co to jest? Wzór na obwód. Na obwód koła albo na długość okręgu inaczej, tak? Czyli, no tak jak ktoś nas ogląda, to 2 pi r to byłaby długość tego okręgu, tak? To długość tego łuku jest połową, czyli jest pi r. No dobrze, no to ile tutaj będzie w tej... tutaj, ta 180 stopni w radianach. Jak to będzie? No to napisz. Pi. No tak, no ale napisz po kolei, no żeby wszystko wiesz, lepiej po kolei pisać. Pi r przez r skracam, tak. Równa się pi. Tak. Wiesz co, tylko pi najlepiej, znaczy no nie pisz wykrzyknika, bo to oznacza... Pi silnia. Pi silnia. By zaznaczało, przy czym silnia dla pi jest liczbą niewymierną, więc tak... silnie, tak, w taki normalny sposób to nie można tutaj dopisać, bo może być 5 silnia, liczba naturalna musi być tutaj. Normalnie. A jedna druga silnia? Są uogólnienia silni na ułamki, na wszystkie liczby rzeczywiste. Jest taka funkcja gamma, tylko ty jej nie znasz. Taka funkcja, takie gamma, takie coś. Gamma coś tam, gamma od n, od dowolnego tam r, liczby rzeczywistej, to coś tam jest, ale nie będę się tego mącił teraz. A jak? Mogę coś napisać? To było... Chodzi ci o całki? A nie, o suma, tak? Suma. Mhm. To nie tak się pisze. No dobra. Jak to się pisze? Poczekaj, za chwilkę, tylko poczekaj, żeby nie było chaosu. Wiemy już, że 180 stopni to jest pi, tak? A teraz ja ci coś pokażę. Pi radianów. No pi radianów, ale to się pisze pi i wiadomo, że to w radianach jest. Chodzi o coś takiego, że zobacz, x1, zobacz, dodać x2. Dodać x3, dodać na przykład x4, to można zapisać w takiej postaci, zobacz, o, suma xi dla i od ilu? Od 1 do 4. O, coś takiego. To, ale nawet... I to się czyta sigma. Sigma. Duże sigma. Popatrz, a teraz coś takiego, jakby zapisać 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25. Jak zapisać tą sumę przy użyciu tego znaczka? Czyli suma jak i równemu od i równego ile? 1 do 25. Nie. 1 do 5. Do 5. Od i równego 1 do i równego 5 dla i jakiego? I kwadrat. Przy czym to i to nie jest ta jednostka urojona z liczb zespolonych, tylko to jest taki licznik, no, tak jak w komputerach. Można napisać x. No, to znaczy, to można też napisać coś innego, no, można napisać tutaj n na przykład. Od n równego 1 do 5, a tu napisać n kwadrat. Rozumiesz? No to jak cię to zainteresowało, to dam ci jeszcze jeden przykład, a ty zapiszesz. Powiedzmy tak, 1 plus... O, zapisz to przy pomocy tego symbolu. Suma. Zobacz się do trzeciej. Mhm. No spróbuj to zapisać. I równemu 1. Wiesz co, może piszmy lepiej n. Wiesz, bo i to z tą zespolonością się możemy mylić. Niech będzie od n. N równego 1 do... 4. Tak. N do trzeciej. Tak. No zgadza się, no. Dobra, coś tam ci się przypomniało z takim znaczkiem. Chyba dlatego, że to jest grecka litera. I to jest grecka litera, tak? I to ci się skojarzyło. A ja ci coś pokażę jeszcze coś innego, tak przy okazji, z tymi literami.
że na przykład N silnia, albo powiedzmy... F geogebrze jest klawiatura grecka. Znaczy no, jest też. Patrz, 5 silnia to co to jest? Rozpisz to. 1 raz, 2 razy, tak? 3. Dobrze. Aha, tu chyba wiem o co chodzi. No jak to zapisać przy pomocy pi, wiesz jak? Pi oznacza mnożenie. Tutaj to nie jest to samo pi co tutaj. Znaczy litera jest ta sama, tylko oznacza coś innego tutaj. Mnożenie? Tak. Bo ten znaczek... 5. Oznacza dodawanie, a ten znaczek oznacza pomnożyć. To oznacza... 5. No to napisz wszystko po kolei. Pi 5. Nie, przepraszam. 5 pi. Zobacz. Od n... równego 1 do n równego 5 do 5 razy n, kurczę, n. O, takie coś, bo popatrz, ten napis, to co on oznacza, że wstawiam sobie n równe 1 i mnożę, bo ten symbol oznacza pomnóż, przez następne n. No to następne n to jest 2. No to pomnóż razy 2. Pomnóż przez następne n, czyli przez 3. Potem przez 4 i skończ na tym n, czyli na napięciu. Rozumiesz? Jak zapisać w geogebrze? W geogebrze? To takie mnożenie? No. Znaczy ja przypuszczam, że geogebra zna te symbole. Na pewno raczej ten i ten. Bo tam jest w geogebrze... Geogebra, bo ty znasz ten program geogebra, to on potrafi nawet ci takie coś x do kwadratu podnieść, ale nawet do piątej potęgi. Potrafi ci napisać, że to jest x do piątej plus... coś tam, plus 5. Pamiętasz jak to będzie? X do 5. No spróbuj to zapisać. X plus Y do 5. Geogebra ci to przykształci też. Tak. Czy było 2? Nie, to nie będzie 2. 5. Tak. 5. Potęga X. Do czwartej Y. Tak. Plus 25? Nie. To było 21? 7. Poczekaj. A skąd wziąć te współczynniki? A z tego pamiętam, rozpiszę sobie. No to rozpisz sobie tylko. Jak Państwo widzą, Szymon potrafi się posługiwać tym, co się nauczył wcześniej. Czyli rozumiał tam te rzeczy. Tak? To jeszcze będzie dalej. 1, 4, 6, 4, 1. Tak. 10, 5, 1, czyli tak będą plus 10. Tak, czekaj, ja to zrobię porządek tutaj. 10 x do trzeciej y kwadrat. Tak. Plus 10 x kwadrat y do trzeciej plus 5 x y czwarta plus y piąta, tak. Tak, i geogebra ci to potrafi rozwinąć, bo tam... Zredukować? Potrafi redukować, potrafi równania rozwiązać, układy rozwiązać. Tam jest w geogebrze taki moduł do takich obliczeń symbolicznych tak zwanych. To jest chyba ale tam... można wprowadzać mody? CAS, to chyba się CAS nazywa, Computer Aided... chyba CAS to się chyba nazywa, tam zaraz sprawdzimy. A S co? Komputerowa pomoc, tam symbolik czy coś tam, nie pamiętam jaki to jest skrót, ale zdaje mi się, że taki. Chyba K... Czy K... Chyba CPS. Komputer... No nie pamiętam w tym momencie. Dobra, ale jeszcze wracając do tych radianów. Więc tak, 180 stopni to w radianach jest ile? Pi. A 90 stopni, o zrobisz takie kąty, 90, 360, zamienisz to na radiany. 45 stopni, 60 stopni. Pozamieniaj to wszystko na miarę łukową. Bo to jest miara w stopniach, a to miara... Pi przez 2. Tak. To się czyta pi drugich, albo pi pół czasami ludzie mówią. 2 pi, tak? Pi czwartych. Tak, pi czwartych.
pi 2, czyli? Nie. Pomyślmy. Dobrze. Pi razy 2 trzecie. Nie. 2 pi 3. No nie, no to też, też. 180 to jest pi. 6. A pi trzecie. Tak, pi trzecich. To tak się mówi, pi trzecich, tak. A to tutaj pi szóstych? Tak. Wiesz co, lepiej to pi... Nie pisać tak prosto, tylko lepiej tak trochę zawijać, opatrz. Tak, to wtedy wiadomo, że to jest pi na pewno. Bo jak tak napiszesz... No nie, to... że 2. No ktoś może... No, no właśnie. No to jeszcze zrobisz tak, 15 stopni. Jeszcze zrobisz na przykład 270 stopni. No załóżmy jeszcze te dwa zrób na razie. Tak. 270, 1, 1, 2 pi. No tak, no, no możesz tak napisać. 1, 2 razy. Bo nie, napiszę inaczej. Dobrze, no to napisz inaczej. 3 pi drugie. No, zgadza się. 3 pi drugich, albo inaczej 3 drugie pi. Napisz w takiej postaci. 3 drugie pi. 3 drugie. No, to jest to samo. Na jedno wychodzi tak, 3 drugie pi. Można kropki nie pisać. No to jeszcze zrobisz jeszcze kolejne kąty. Powiedzmy tak. 240 stopni. 210 stopni. Jak twojego tatę spytasz, to on to będzie dobrze znał. Zamianę stopni na radiany. Bo twój tata jest geodetą. Zapytaj go też przy okazji, jakich kątów używa najczęściej w swojej pracy. Stopni. Znaczy, jakiej miary kątów? Czy stopni, radianów, czy... Czy radusów, gradusów. Czy jeszcze jakiś inny? Czy minut. Znaczy, no to jest minuty i sekundy, to jest od stopni. Od stopni, tak? No to przypomnijmy sobie od razu, że tak. Jeden stopień... To jedno... Nie, to jest ile? Jeden stopień... To jest 60 czego? Sekund. Minut. Minut. A teraz 360. Poczekaj, a jedna minuta to jest 60 sekund. Sekund, dwie kreseczki. Czyli tutaj będzie ile tutaj będzie tych sekund w jednym stopniu? Stopniu 3600? Tak, pisz to. Tak, dwie kreseczki. Dobrze, no zamień to jeszcze. Na radiany. Na radiany, tak. Dwa pi trzecie. Dwa pi trzecie. No to napisz. Czyli dwie trzecie pi, tak? Dlaczego? Wytłumacz to. Chyba nie. Cztery pi trzecie. No to cztery trzecie pi, tak najlepiej robić. Proszę, najlepiej tak, cztery trzecie pi. 4 trzecie pi. Dlaczego? Zamienić to na 60 razy 4. No tak, bo 60 to jest pi trzecich, a to jest 4 razy więcej. Dobrze, 210. A to na 70. A nie na... No pomyśl. To jest 10 pi 12. Czyli 10 12 pi. Dlaczego tak? Wytłumacz. Czyli 5 szóstych. No to napisz to. Tak, a jak to można było zrobić? Bo to... Użyłeś tego, tak? A to jest 10 razy. Dobrze, a można było zamiast tego kąta użyć? Który kąt? A ten? Też. Ten kąt razy? 5. Razy 5, no to będzie 5 szóstych pi, tak? Podkrócajmy taki. No dobrze. No to czekaj, jeszcze. A tutaj ten jaki? No właśnie, jak zrobić to 210? Pomyśl. Zobaczcie jakiego? 45? Nie, 45 to się nie nadaje do tego za bardzo. 30. Tak. Używam 30 stopni jako wyjściową daną i... 7 szóstych pi. Tak, zapisz to.
teraz popatrz, dlaczego ja cię tych gratanów uczę tutaj, bo... No już dobra. Bo pamiętasz wykres, jak wygląda wykres funkcji sinus tam w GeoGebrze robiony? Poczekaj, jak on narysuje ci osie? No i weź na czerwono narysuję. Tak, coś takiego. I tutaj przez 0 przechodzi, tak? Przez punkt 0,0. Stąd są no wychodzi. Nie mniej więcej. Tam w GeoGebrze to dokładnie wychodzi stąd. Ale mi wyszło mniej więcej. No, u ciebie wyszło mniej więcej. I te łuki, patrz, ten łuk. Na 360. I ten łuk, jakie one są? One są przystające. Czyli ten kształt jest taki sam jak ten kształt. Można by uciąć tutaj i nałożyć to. Ten kawałek nałożyć tutaj, tylko ten kawałek nałożyć tutaj i tak dalej. Ja nie jestem taki. No dobrze, no ale jest mniej więcej narysowany. Dobrze, i teraz takie pytanie. Popatrz, jakie tam były jednostki, patrz. Co jest tutaj na osi? O, tutaj gdzie o? Jeden. Tak, tam było jeden. A 360 radianów. A poczekaj, a jaka liczba była tutaj? Dwa. Nie. No pomyśl. Popatrz, to jest. Zobacz. Jaki jest okres tej funkcji? To jest funkcja okresowa, to widać, nie? Dwa. Pokaż, jaki jest okres tej funkcji, odkąd do dokąd jest okres, no tak symbolicznie. Odtąd? Znaczy okres to się na tej osi trzeba pokazać. Odtąd, dokąd? Na tej osi, dokąd? Dotąd, czy dalej, czy... Odtąd, no. Dotąd? Dotąd, nie. Dotąd, tak, bo jakbyś miał, czyli po prostu okres jest odtąd, dotąd, o. Znaczy długość tego odcinka to jest ten okres zasadniczy, T, tak? A ten okres zasadniczy dla funkcji sinus, bo to jest wszystko, to jest sinus, tak? To jest 180 stopni. Nie, dla sinusa nie. To jest 360 stopni. Tak, czyli to T to jest 360 stopni. A w radianach to jest ile? 360. Pi. Nie. 2 pi. 2 pi. 2π. Znaczy, no lepiej to patrz, od razu tak jesteś. Tak i tak. No wiem, masz. Tylko teraz zapomniałem. Dobra. No więc jaka tu jest liczba? Jaka tam liczba będzie na osi? 3. Nie. 2π, czyli 6. Tak. 6 i 3. 6,3 około. No, a dokładniej? 6,28. 6,28 około, tutaj będzie, nie? A tutaj będzie jaka liczba w tym miejscu? 3,24. Nie, no 3. 3,14. 3,14. Ja próbowałem tą GeoGebrę zmusić do tego, żeby nam podawał to w stopniach tutaj. Ale nie wyszło mi i do tej pory nie wiem, jak to zrobić. Znaczy wiem, jak te punkty podpisać jeszcze inaczej, ale jak zamienić miarę w radianach, bo on używa automatycznie radianów tutaj. Na stopnie nie potrafię go tego zmusić tak łatwo. Może się da, może się w ogóle nie da, no nie. Jakimiś sztuczkami potrafiłbym to napisać, ale tak wprost zamienić nie potrafię. W GeoGebrze. No i dlatego trzeba to znać, żeby rozumieć te wykresy w GeoGebrze. A pamiętasz, jak wygląda wykres kosinusa? Bo to tak wygląda wykres sinusa, a kosinusa. Pamiętasz? Poczekaj, może na zielono. Podobnie. No podobnie, no ale jak? Poczekaj, albo inaczej, co trzeba zrobić z tym wykresem czerwonym, żeby mieć kosinusa? Bo to jest sinus. Wiesz, co trzeba zrobić? Wystarczy go przesunąć do tyłu, tak żeby ten wierzchołek, o ten tutaj, znalazł się tutaj. Czyli oto tak leci. Czy przechodzi przez punkt? Znaczy ja trochę narysowałem tutaj niezbyt... Bo te wykresy... Są narysowane tak bardzo od ręki, ale po prostu trzeba wziąć ten czerwony wykres, przesunąć o ten kawałek, do tyłu. O ten wektor. O taki wektor. O jakiej długości tutaj? I ile jest tutaj? Bo popatrz, tu jest pi, tak? Tu jest pi, tu jest 2 pi. To tutaj jest? Pi drugie. Pi pół, czyli 90 stopni, tak? Trzeba o pi pół do tyłu przesunąć. Czyli około 1... 57. A wiesz, a wiesz skąd się to bierze? To, że wykres tej funkcji pokrywa się z wykresem tamtej funkcji? Popatrz, miałeś taki wzorek dzisiaj, że sinus... A równa się kosinus. Poczekaj. Sinus 90 plus alfa... Równa się kosinus... Kosinus alfa. Kosinus alfa. Co to oznacza? Patrz, jak tutaj jest plus alfa,
Znaczy, można pisać w innej kolejności. Sinus alfa plus 90. Zmieniam kolejność, tak? To jest cosinus alfa. To co mówi ten wzorek? Patrz. Jak rysowałeś y równa się na przykład x minus 3 do kwadratu, to co jest wykresem takiej funkcji jak ta tutaj? Parabola. Parabola. Parabola x kwadrat. Przesunięta o 3 do dołu. No nie 3 do dołu. W bok. Ale w którą stronę? W lewo czy w prawo? W prawo. W prawo o 3. Raz, dwa, trzy. O, tu ma wierzchołek, patrz, tutaj, no nie? A jakby tutaj było plus 3? To w lewo. Przesunięta w lewo o 3. Tutaj. No to zobacz. Jak tu jest... Ktoś sobie narysował sinus alfa, to jest ten czerwony wykres, a teraz ktoś drugi narysował sinus alfa plus 90 stopni. A 90, no to już to wie, że to jest to pi pół, tak? To otrzyma jaki wykres? To przesuwa sinus o pi pół w tamtą stronę, tak? No i tu jest pokazane, że wtedy otrzyma wykres kosinusa, rozumiesz? Ten wzorek o tym mówi. No jesteś już zmęczony i mieliśmy już długo, dużo dzisiaj lekcji, więc to tak ci tylko nadmieniam, że z tego wzorku wynika to przesuwanie wykresów tutaj. Dobra.